Dzień dobry Państwu. Witam Państwa w kolejnej audycji zatytułowanej Wieści z Fyrtla. Na początek osiedle Antoninek, Zieliniec, Kobyle Pole. Spotkanie w Volkswagenie. W dniu 10 czerwca odbyło się na zaproszenie dyrekcji zakładu Kedi Transporter Volkswagen Poznań pierwsze spotkanie w ramach dialogu sąsiedzkiego. Oprócz mieszkańców osiedla Stowarzyszenia Miłośników Doliny Cybiny obecni byli również członkowie Rady Osiedla Antoninek, Żyliniec, Kobyle Pole. Po prezentacji osiągnięć oraz planów na przyszłość przystąpiono do dyskusji. Wśród wielu poruszanych kwestii na plan pierwszy wysunęła się sprawa niezbyt przyjemnych zapachów rozchodzących się po osiedlu. Mieszkańcy uważają, iż pochodzą one z lakierni zakładu Volkswagena. Kierownictwo firmy poinformowało obecnych i zleciło już niezależnym ekspertom zbadanie oraz odnalezienie źródła tych niepokojących związków lotnych. Mieszkańcy z zadowoleniem przyjęli również propozycję powstania zespołu roboczego w wyżej wymienionym temacie. W skład zespołu mieliby wchodzić oprócz pracowników Volkswagena mieszkańcy osiedla, członkowie Stowarzyszenia Miłośników Doliny Cybiny oraz członkowie Rady Osiedla. O dalszych pracach związanych z tym tematem będziemy Państwa informować na bieżąco. Przystanek Lokomotywownia. Na wniosek Zarządu Transportu Miejskiego Rada Osiedla zaopiniowała pozytywnie w formie uchwały zmianę nazwy przystanku Kobyle Pole Lokomotywownia na schronisko dla zwierząt. Zmiana wejdzie w życie już w miesiącu lipcu. Sprawa uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Żelaznej dotyczy ogródków przydomowych. MPU informuje, iż temat przedstawiono w dniu 31 maja zastępcy prezydenta miasta Poznania panu Bartoszowi Gusowi. Podjęto decyzję o rozstrzygnięciu wniosku w późniejszym terminie ze względu na konieczność przeprowadzenia dalszych analiz. Ufamy, panie prezydencie, iż do czasu ich dokonania nie powstanie kolejne osiedle na tym terenie, komentują okoliczni mieszkańcy. Warszawskie pomet maltańskie. Malta. Sanepid dopuszcza kąpiel w zbiorniku Malta. POSIR będzie na bieżąco co 2 tygodnie badał wodę. Pamiętamy, że w latach ubiegłych, gdy był największy upał, Malta nie nadawała się do kąpieli. Przypominamy jednocześnie, że oczywiście kąpiemy się na kąpielisku po drugiej stronie jeziora. Konkurs Zielony Poznań. Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu. Kartę możesz wydrukować lub wypełnić przy urnie w szkole. Taki właśnie komunikat zamieścił na swej stronie Zarząd Rady Osiedla Warszawskie Pomet Maltańskie. Szanowni Państwo, zapraszamy Was do udziału w tegorocznej edycji konkursu Zielony Poznań. Jeżeli macie Państwo przy swoim domu, mieszkaniu, zakątek zieleni, balkon, kwietnik, ogródek, którym chcecie się pochwalić, to ten konkurs jest właśnie dla Was. Prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia i wrzucenie jej do skrzynki na listy członków Osiedlowej Komisji Konkursowej. Takie skrzynki znajdują się na Barcińskiej 3, Łomżyńskiej 65, Konińskiej 22, Krańcowej 50/69 lub przy Szkole Podstawowej nr 46. W szkole będą też wyłożone karty zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmujemy do 20 czerwca. Szczepankowo spławie Krzesinki. Uwaga, wandal! Dzielnicowy rejonu Szczepankowo w spławie Krzesinki informuje. Na cmentarzu parafialnym w spławiu doszło do kilku ataków wandalizmu. Nagrobki zostały pochlapane czerwoną farbą. Niestety doszło również do kilku kradzieży. Niedawno podejrzany mężczyzna w średnim wieku, przepłoszony z terenu nekropolii, pośpiesznie odjechał samochodem osobowym w nieznanym kierunku. Na szczęście w tym przypadku farba była jeszcze na tyle świeża, że udało się ją usunąć, unikając kosztownej renowacji. Trudno jest zrozumieć, co kieruje taką osobą.
Może to bezmyślność, głupota, a może jakieś zaburzenia emocjonalne. Prosimy zatem Państwa o wzmożoną czujność i niezwłoczne powiadamianie dyżurnego policji pod numerem 112 o wszelkich podejrzanych zachowaniach nie tylko na terenie cmentarza. Zaglądamy na główną. Co na głównej do końca czerwca? W audycji Rady dla Rady, którą swoją premierę miała w ubiegłym tygodniu, gościliśmy Daniela Stachułę, lidera Firtla Główna. Pozdrawiamy Danielu. Zapraszamy na stronę Firtla oraz Facebooka, a tam m.in. znajdziecie warsztaty wokół ukulele, warsztaty ilustratorskie dla dzieci oraz 30 czerwca wspólny stół, czyli spotkanie sąsiedzkie. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa. Sport. Zawody wędkarskie NSZZ Policjantów w dniu 5 czerwca odbyły się nad Stawem Młyńskim. Pierwsze ogólnopolskie zawody wędkarskich służb mundurowych Bezpieczny Spławik 2021. O puchar zarządu terenowego NSZZ Policjantów Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu. Łącznie w zawody wędkarskie Bezpieczny Spławik o puchar Związku NZ Policjantów OBP w Poznaniu wzięło udział 39 zawodników z dwóch województw – Wielkopolska i Śląsk. Najwięcej zawodników reprezentował Oddział Prewencji Policji w Poznaniu – 19. Organizację zawodów wsparli Stowarzyszenie Miłośników Doliny Cywiny, przewodniczący Związku Zawodowego NSZZ Policjantów Województwa Wielkopolskiego młodszy inspektor Andrzej Szary, pełniący obowiązki dowódcy oddziałów prewencji Poznań młodszy inspektor Jarosław Euchast, Fundacja Niebieska Dłoń, właściciel firmy Emal, Kredyt Agricole IPA Region Poznań, sklep wędkarski Leszcz w Poznaniu, firma Jackson, sklep policyjny w Poznaniu mundur.com.pl. Szczegółowe wyniki podajemy na stronie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Wielkopolskiego. Zawody z okazji Dnia Dziecka. Także w niedzielę 6 czerwca na Polanie przy Młyńskim Stawie odbyły się zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka. Zawody w tej kategorii wiekowej stały na wysokim poziomie i były naprawdę emocjonujące. Gratulujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tej imprezie i oczywiście zwyciężczyni to jest Emily Betz. Podziękowania należą się patronom oraz sponsorom nagród. To jest w szczególności kołu wędkarskiemu Kolejarz oraz sklepowi wędkarskiemu Leszcz. Zawody biegowe Maraton Wielkopolska. Również 6 czerwca i też 6 raz w ramach półmaratonu Olszak gościliśmy biegaczy. Olszak półmaraton organizujemy od roku 2015, informują organizatorzy. Pagórkowata, wymagająca trasa prowadząca leśnymi ścieżkami w użytkach leśnych Olszak i Olszak 2 zapisała się w pamięci wielu biegaczy zarówno z Poznania, a także bliższych i dalszych okolic. Tradycyjnie rywalizacja została przeprowadzona na dystansie półmaratonu, 3 pętle oraz dystansu towarzyszącego 14 km, 2 pętle, czyli tak zwanej olszakowej 14. Wyniki oraz pełna relacja na stronie www.biegiwielkopolskie. Miło nam poinformować, że we wszystkich wspomnianych wyżej wydarzeniach Cybina TV uczestniczyła jako patron medialny. Dziękujemy organizatorom za zaproszenie i nawiązanie z nami współpracy. Komunikaty. Jak co roku w czerwcu Stowarzyszenie Przystanek Polwaczna rozpoczyna zbiórkę publiczną środków na leczenie Norberta Dąbrowskiego oraz Bartosza Judzina. W latach ubiegłych zebrane fundusze pozwoliły na zakup leków oraz w przypadku Bartosza jego rehabilitację po udanym przeszczepie szpiku. Obecnie pojawiła się możliwość wyjazdu na wakacje dla jednego ze wspomnianych chłopców.
Stowarzyszenie Miłośników Doliny Cywiny wraz z przystankiem Folwaczna organizuje w dniach 17 lipiec do 26 charytatywny rajd rowerowy do Mrągowa. Za zgodą lekarza oraz stosując się ściśle do jego zaleceń zabiera ze sobą Bartosza. Wymaga to jednak zebrania określonej sumy środków finansowych. Środki te są potrzebne do utrzymania właśnie tych norm sanitarnych. Zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie. Można wesprzeć tę inicjatywę, dokonując wpłaty na konto przedstawione z dopiskiem „Wybieram życie” lub wrzucić drobną kwotę do skarbonek ustawionych w wyznaczonych punktach handlowych lub piekarniocukierniach liczbańskich. Lista punktów znajdzie się na Facebooku przystanku Folwaczna. Są już pierwsi wspierający, a mianowicie społeczność ministrancka z parafii pod wezwaniem Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z Kobylepola, którym serdecznie dziękujemy za przekazane środki. I była to już ostatnia informacja w dzisiejszym serwisie. Zapraszam Państwa za 2 tygodnie do obejrzenia kolejnych wieści Swytla, do codziennego śledzenia nas na YouTubie, oglądania również audycji produkowanych przez Cybina TV. Łapka w górę, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnych wieściach. Do widzenia Państwu.